brawa dla zespołu.
Szanowni Państwo, to były pastorałki z Trójwsi Beskidzkiej, z Istebnej, z Jaworzynki i z Koniakowa. A teraz przechodzimy do tradycyjnych polskich kolęd. Co będziecie znali, możecie razem z nami śpiewać.
Dziękujemy bardzo. Szanowni Państwo, a teraz kolęda dedykowana dla tych, których już nie ma z nami, którzy już odeszli. Kolęda dla nieobecnych. Nadzieja z
Dziękujemy bardzo, szanowni państwo. My tak pomalutku się zbliżamy ku końcowi naszego kolędowania, ale jakbyście chcieli wesprzeć nasze działania i wrzucić coś do kapelusza, będziemy bardzo wdzięczni. My to wykorzystamy przy letnich wyjazdach, na zakup nowych strojów regionalnych, które cały czas są potrzebne. Także za każdą złotówkę bardzo dziękujemy. A po koncercie można jeszcze nabyć nasze płyty potem przy wyjściu. To tu nowy rok, co by się wam darzyło, mnożyło, kapusta i groch. Polenta! Co by się wam darzyło, chlebie i w humorze. Na kółeczku i w woreczku. Polenta! A co byście mieli w każdym kątku po dzieciątku, a na piecu troje, a co by żaden nie powiadał, że kiereje moje. Polenta! A co by wam trupy zboża nie łobiły, a zające do kapusty nie chodziły. Polenta! Co by wam w studni nie chybiło wody, a fałpie zgody? Polenta! Byście mieli porządne konie, a nie żadne szlapy, a co by wam wozy targały do największej grapy? Polenta! Co byście mieli kupa pieniędzy, a nigdy nie zaznali lędzy? Polenta! Co byście mieli pełne łobory, pełne stodowe, pełne pory?
nas, kolędników, na wieśli zaprosili. Kolędna! Kurekna Jadrzyna! Hej, kolędna, kolędna! Bardzo dziękujemy za ten piękny występ i rozważamy tę tajemnicę uniżenia Boga, który przychodzi na ziemię w postaci dzieciątka, małego człowieczka. Święty Franciszek upodabniał się do Pana Jezusa i każdy z nas ma się upodabniać do Pana Jezusa, szczególnie my w starych panewnikach, dlatego że tutaj na winklu u Antonika właśnie Antoni Święty nam daje Dzieciątko Jezus. Święty Antoni jest przedstawiany zawsze z Dzieciątkiem Jezus. Tym, który tak pięknie też upodabniał się do Boga w Jego uniżeniu, był nasz wielki rodak, czyli Święty Jan Paweł II. Dzisiaj to nie jest modne uniżyć się, służyć, być pokornym. A dzisiaj człowiek chce stać na piedestale, gdzieś chciałby usiąść na jakimś tronie królewskim, osiągnąć sukces, jeden, drugi, karierę. Tylko moje zdanie się liczy i stąd biorą się wojny, niepokój, niezgoda w rodzinie, w ojczyźnie, brak uniżenia. I dzisiaj trzeba nam takiej postawy świętego Franciszka, świętego Jana Pawła II, który nie narzekał, mimo tego, że doświadczał wiele trudności i cierpienia. Nie narzekał, ale przyjmował to właśnie jako krzyż od Pana Boga i jeszcze dziękował za ten krzyż. I właśnie o taką postawę też modlimy się dla nas. I chciałbym, abyśmy teraz wspomnieli naszego wielkiego rodaka i prosimy jeszcze wczoraj późno wieczorem Panią Marię, czy dałoby radę zaśpiewać tę ulubioną pieśń naszego rodaka. Oczywiście byśmy pomogli naszemu zespołowi. Pan kiedyś stanął nad brzegiem barka. Thank you.
święty Franciszku z Asyżu i święty Janie Pawle II, nauczcie nas być dla siebie braćmi i siostrami. Bardzo dziękujemy naszemu zespołowi góralskiemu z Istebnej na czele z Panią Marią. Pani Mario, proszę tutaj na środek. Brawa!